Jak w Tajlandii łapią turystów? Jesteśmy w naszej ulubionej knajpce, w której jemy już po raz nie wiem który. O, jest pan kelner. Nazywa się Coconut Shell. Tam na górze widać Coconut Shell. I mają doskonałe lokalne produkty i lokalne rzeczy. I naprawdę za każdym razem jak tu jemy, jemy coś innego i zawsze smakuje to doskonale. O, kawasoi to jest lokalna zupa z bardzo charakterystycznymi pluskami, które są smażone. Ja dzisiaj wzięłam Tomka Kai, ona jest w małej. A jeszcze fajną zupą jest to suki imbro, czyli w rosole mięsko. A wczoraj jadłam to green curry i było też doskonałe. I w ogóle na wierzchu jest tak super polane kokosem, mlekiem kokosowym. Jak w Tajlandii łapią turystów? Tu już jednak złapali. I mandacik, i 500 bahtów. Tak to się robi. Zaraz my dostaniemy 500 bahtów za to, że ich nakręcamy. Robimy akcję. Przez to, że tam jest kontrola policyjna i ściągają tylko białych i tylko osoby, które jadą na skuterze i są białe, podejrzewamy, że chodzi właśnie o to międzynarodowe prawo jazdy, po które byliśmy na poczcie. Kosztuje 5 funtów i upoważnia nas do jazdy na terenie całego świata. I idziemy zapytać, czy faktycznie na nim możemy jeździć. Ja ich nagram z, nie wiem, muszę jakoś stajniaka to zrobić. Trzymam telefon na przypale. Is it legal to drive on it? Hello? Hello? Is, legal, is this good? Is legal to drive? This one, yes. Okay, so with this we can drive? Because we wasn't sure. It's fine. You can drive anything. Okay. Perfect. Thank you. Kapuka. Pokaż jak wygląda jeszcze raz. To jest International Driving Permit. I dzięki temu można jeździć wszędzie i jak cię zatrzymają, 500 bahtów zostaje w kieszonce. Nasz Ryanair się chowa, zwłaszcza, że to jest naprawdę tania linia lotnicza. Takie rzeczy można zjeść. 150 bahtów. 150 bahtów. Niektóre tu z tym roku nie zdrożą. To jest... Coś ma jedno za 50 bahtów. Ale 4 funty. 190 bahtów z kolą z... Soczkiem. Jaki wybór, że ma oczy suszy na jest. Wylądowaliśmy i znaleźliśmy busika. Bilety z lotniska do Phnom Muang, gdzie będziemy spali, kosztują 200 bahtów od osoby i to jest stała cena. 33 km za 200 bahtów od osoby. No, trochę sporo, bo się przyzwyczaiłam do innych cen, no ale trudno. Busiczek. Okazuje się, że w naszym miejscu, gdzie śpimy, sporo polskich książek. W otchłanim roku na przykład. Albo jakby ktoś chciał sobie poczytać o Korei Północnej. Bardzo dużo rosyjskich książek. O, Białoruś dla początkujących. Wypas.